Dawidem Wegnerem. A przed nami mamy bieg na 400 metrów. Drugi bieg z Maksymilianem Szwedem, naszym medalistą Mistrzostw Europy Juniorów, reprezentantem Polski i liderem naszych list. Bo w tym sezonie nikt szybciej w Polsce od Maksymiliana nie pobiegł. Robert Parge z Rumunii na torze 8, na 7. Keenan Blake z Holandii, 47-14 rekord życiowy. Parge, Ricardo Meli, Włoch, 45-74. Mówię o rekordzie życiowym z ubiegłego roku. I Maksymilian Szwed, 46-01 w tym roku. Rekord życiowy 45 sekund 70 setnych. I był jednym oczywiście z tych naszych 400-metrowców, który wywalczył kwalifikację na igrzyska. Masrahi Józef z Arabii Saudyjskiej. Pamiętam ten rok 2015, Mistrzostwa Świata w Pekinie, kiedy już w biegach eliminacyjnych dwóch zawodników w jednym biegu pobiegło poniżej 44 sekund. Właśnie jednym z nich był Józef Masrahi. Od tego czasu już tak szybko nie biega. I Ricardo dos Santos, reprezentant Portugalii na torze trzecim. Jak w tej stawce poradzi sobie Maksymilian Szwed, który lubi rozpocząć bojowo z fantazją? Maksymilian Szwed, który jeszcze nie skończył 20 lat. Na rozwój jego talentu szalenie liczymy. Nie ma łatwych rywali, chociaż z tych zawodników w tym roku biegał najszybciej. Dos Santos 46-39, Masrahi 46-85, Meli 46-43, Blake 47-47 i Parge 46-52. A zatem Maksymilian Szwed, przepraszam, na torze piątym. Jak tu będzie Meliego ścigał podopieczny Krzysztofa Węglarskiego, zawodnik AZS-u Łódź. Maksymilian Szwed w tym takim wrzosowym kostiumie już dogonił Włocha Meliego, ale tam też dobrze biegną na torze zewnętrznym. Siódmym Keenan Blake, Maksymilian Szwed, biorąc pod uwagę wyrównanie na czele stawki. No i teraz został już tylko dystans, tylko 100 metrów do końca. Czy dociągnie? Dociągnie. Widać, że jest w gazie, że to będzie bardzo dobry bieg Maksymiliana Szweda. I to jest 45-76, najlepszy wynik w Polsce. Niedużo zabrakło do rekordu życiowego, tylko 0,06 sekundy wyszedł mu ten bieg. Rozsądnie rozłożył siły. 45-75, no i możemy powiedzieć bez żadnej przesady, że liderem na razie polskich biegów na 400 metrów jest ten niespełna 20-letni, rocznikowo 20-letni biegacz AZS Łódź. I to tak jak dzisiaj mówiła Kinga Gacka, że w niezbyt dobrych warunkach uzyskany ten rezultat, bo przecież tutaj dzisiaj te warunki do biegu na dystansie 400 metrów są no, nie do końca idealne. Oczywiście tutaj nie ma też co się specjalnie czepiać, temperatura jest odpowiednia, ale niestety ten wiejący wiatr, on nieco utrudnia, zwłaszcza bicie rekordów życiowych, a Maksymilian Szwed istotnie do tego swojego rekordu życiowego się zbliżył, no bo on w roku ubiegłym pobiegł 45-70. Tak jak mówiłeś, on w tym roku był już liderem, bo w Chorzowie pobiegł 46-01, a tutaj już lepiej. I to, co też ważne, na tej ostatniej prostej bieg samotnie. Tu się by przydało, żeby gdzieś ktoś cisnął na jednym, na drugim torze, to zawsze jest szansa, że jeszcze coś tam się wykrzesa z siebie. Sypiam Brzygłód. Teraz przyspieszył trochę ten konkurs po tych perypetiach. No trafiony, ale tak jakby nie złapał pułapu jeszcze ten oszczep blisko granicy 80 metra. Tam pewnie jest 78, może 78 z jakimś kawałkiem spadł ten oszczep. Mówiliśmy o tym, że te warunki dzisiaj, jak się dobrze trafi, jak się wyczeka, to są przyzwoite. Była powtórzona cała ta pierwsza kolejka, tam gdzie były te błędne pomiary zrobione. No oczywiście oprócz rzutu Marysi Andrejczyk, który był zmierzony dokładnie taśmą, więc tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. No i potwierdzenie tego, o czym...